Wyobraź sobie, że bierzesz udział w rozmowie kwalifikacyjnej na stanowisko w jednej z największych firm na świecie. Mam na myśli Google, Microsoft, a nawet SpaceX, Ilona Muska. Ale aby dostać wymarzoną pracę, musisz zdać bardzo trudny test. Zebrałem kilka pytań, które są faktycznie używane w takich sytuacjach. Pamiętaj, że cel to 100% poprawnych odpowiedzi. Gotowy? Zaczynamy! Na początek proste zadanie. Będziesz mieć 7 sekund na odpowiedź. To zagadka z dwoma dzbanami. Twoja mama prosi cię o odmierzenie 4 szklanek soku pomarańczowego przy użyciu 2 dzbanków. Problem w tym, że masz dzbanek na 20 filiżanek i taki na 36 filiżanek. Jak to zrobić? Należy zacząć od przelania soku pomarańczowego do mniejszego dzbanka. Następnie przelej cały sok z tego dzbanka do dzbanka na 36 filiżanek. W ten sposób puste miejsce po dużym dzbanku pozwoli uzyskać 16 filiżanek. Następnie można napełnić dzbanek o pojemności 20 filiżanek większą ilością świeżego soku i przelać płyn do dzbanka o pojemności 36 filiżanek. W ten sposób zapełnisz cały dzbanek pojemnością 36 filiżanek, a w mniejszym dzbanku pozostaną 4 filiżanki soku, o które prosiła mama. Sprytne, co? Przechodzimy do drugiej rundy. Załóżmy, że twój pokój ma 3 włączniki, a jeden z nich służy do uruchamiania wentylatora w pomieszczeniu obok. Nie możesz sprawdzić, czy wentylator jest włączony, chyba że wyjdziesz ze swojego pokoju. Musisz więc dowiedzieć się, ile razy należy wejść do pokoju obok, aby znaleźć właściwy przełącznik, który włącza wentylator. Jest to trochę skomplikowane, ale oto rozwiązanie. Minimalna liczba wejść do pokoju obok, aby znaleźć odpowiedź, wynosi 1. Wyobraź sobie, że uruchomiłeś pierwszy włącznik w sypialni i zostawiłeś go na chwilę włączonego. Jak tylko go wyłączysz, szybko włączasz drugi i biegniesz do pokoju obok. Jeśli wentylator obraca się już powoli i zaraz się zatrzyma, oznacza to, że pierwszy przełącznik steruje wentylatorem. Jeśli wentylator pracuje, drugi przełącznik jest tym, którego szukasz. A jeśli wentylator w ogóle się nie obraca, to jest to trzeci przełącznik. Czy udało ci się rozwiązać tę zagadkę? Hej, nikt nie powiedział, że będzie łatwo. W końcu to próbna rozmowa kwalifikacyjna w jednej z najważniejszych firm na świecie. Trzecia runda jest jeszcze trudniejsza niż poprzednie. Osoba prowadząca rozmowę kwalifikacyjną może poprosić o rozwiązanie tej zagadki, aby sprawdzić, czy umiesz odnajdować schematy. Powiedzmy, że zostałeś poproszony o obserwowanie 6-pasmowego toru samochodowego przez cały dzień. Twoim zadaniem jest znalezienie 4 najszybszych samochodów spośród 36. Ile wyścigów musisz zorganizować, aby się tego dowiedzieć? To co można zrobić? Przeprowadź 6 różnych wyścigów samochodowych. Grupując po 6 samochodów w jednym wyścigu, po wyłonieniu zwycięzcy każdego z tych wyścigów przeprowadzisz kolejny wyścig z udziałem 6 finalistów. Zwycięzca tego wyścigu będzie najszybszym pojazdem ze wszystkich. Następnie umieść 2., 3. i 4. samochód zgodnie z ich wynikami w ostatnim wyścigu. Po 7 wyścigach wyłonisz 4 najszybsze samochody spośród 36. Brawo dla ciebie, jeśli udało ci się to rozgryźć. W następnej zagadce będzie trzeba się wykazać logicznym i matematycznym myśleniem. Królowa musi zatrudnić pracownika na 7 dni, aby wykonał dla niej pracę. Płaci sztabkami złota, ale musi płacić pracownikowi codziennie na koniec jego zmiany. Jeśli królowa jest w stanie wykonać maksymalnie 2 cięcia w sztabce złota, to w jaki sposób może zapłacić pracownikowi prawidłową kwotę 1/7 sztabki złota na koniec każdej zmiany? Zobaczmy. Królowa wykonuje 2 cięcia na pasku, dzieląc go na 3 części. Pierwszy kawałek to 1/7 paska, drugi kawałek to 2/7 paska, trzeci kawałek to 4/7 paska.
Po pierwszym dniu pracy królowa daje pracownikowi 1/7 sztabki jako zapłatę. Następnego dnia daje mu 2/7 sztabki i prosi o 1/7 sztabki w zamian. Pod koniec trzeciego dnia ponownie daje robotnikowi najmniejszy kawałek. W ten sposób w jego rękach znajduje się łącznie 3/7 sztabki złota. Następnie po czwartym dniu królowa zabiera 2 pierwsze kawałki i daje mężczyźnie 4/7 sztabki. Pod koniec piątego dnia ponownie daje robotnikowi 1/7 sztabki. Pod koniec szóstego dnia daje mu 2/7 i otrzymuje z powrotem 1/7 sztabki. W dniu siódmym płaci mu ostatnią 1/7 części i transakcja zostaje zakończona. Gratulacje, właśnie odblokowałeś kolejny poziom. Teraz będziesz mieć 15 sekund na znalezienie odpowiedzi. Zagadki będą coraz trudniejsze, więc nie trać czujności. Pytania takie jak te pozwalają ankieterom sprawdzić twoje umiejętności rozwiązywania problemów dotyczących liczb. Wiesz, jeśli chcesz pracować w sektorze kosmicznym, prawdopodobnie powinieneś być bardzo, ale to bardzo dobry w liczbach. Kolejna zagadka jest jedną z ulubionych Ilona Muska. Jest dość krótka, ale skomplikowana. Jeśli ktoś tutaj marzy o pracy w SpaceX, lepiej niech rozwiąże ją poprawnie. Wyobraź sobie, że stoisz na powierzchni Ziemi, idziesz 1 milę na południe, 1 milę na zachód i 1 milę na północ. Jesteś dokładnie tam, skąd ruszyłeś. Gdzie się znajdujesz? Poprawna odpowiedź to biegun północny, ale zagadka nie kończy się w tym miejscu. Jeśli nie byłeś na biegunie północnym, to gdzie indziej mógłbyś otrzymać dokładnie takie same instrukcje? Tak, chodzi o biegun południowy. Oto jak to działa. Ta zagadka zakłada, że świat jest idealną kulą. Gdyby tak było, to jedynym miejscem, w którym można przejść milę na południe, zachód i północ i skończyć w tym samym miejscu, jest jeden z biegunów. Już rozumiesz? Aby przejść do poziomu trzeciego, musisz rozwiązać tę łamigłówkę. W pokoju znajdują się 2 sznurki. Wiesz tylko tyle, że każdy z nich spala się dokładnie 1 godzinę. Twoim zadaniem jest odmierzyć 45 minut, używając sznurków jako jedynego źródła informacji o czasie. Jak to zrobić? Należy zapalić oba końce pierwszego sznurka i jeden koniec drugiego sznurka. W ciągu 30 minut pierwszy sznurek spali się całkowicie, ponieważ pali się 2 razy szybciej z obu stron. Następnie należy zapalić drugi koniec drugiego sznurka. Drugi sznurek nadal będzie się palił przez 30 minut, ale dzięki zapaleniu jego drugiego końca lina spali się 2 razy szybciej, czyli w 15 minut. Voilà! Odmierzyłeś 45 minut bez pomocy jakiegokolwiek zegara. Hej Mądralo, właśnie osiągnąłeś poziom trzeci. Gdybym był prowadzącym rozmowę kwalifikacyjną, prawdopodobnie już zaoferowałbym ci pracę, ale musisz odpowiedzieć poprawnie na wszystkie pytania, dobrze? Ostatnie są już bardziej związane z konkretnym stanowiskiem. Podobnie jak wszystkie pytania w tym filmie, zostały one użyte w prawdziwych rozmowach o pracę, więc w zasadzie szkoliby cię, abyś pozytywnie przeszedł rozmowę kwalifikacyjną. Na przykład, gdybyś ubiegał się o stanowisko w JP Morgan, musiałbyś odpowiedzieć na następujące pytanie. Ile lamp ulicznych jest w Nowym Jorku? Czy uda ci się odgadnąć tę liczbę przed upływem czasu? Choć może się to wydawać niemożliwe, JP Morgan chce w ten sposób przetestować twoje umiejętności szacowania, a więc dzielnice Nowego Jorku mają uporządkowaną siatkę miejską, więc twoim pierwszym zadaniem będzie oszacowanie liczby poziomych i pionowych ulic w każdej okolicy. Następnie oszacuj liczbę lamp ulicznych w każdej ulicy. Pomnóż tę liczbę przez 5, ponieważ Nowy Jork składa się z 5 dzielnic. Wtedy otrzymasz swoją liczbę. Jeśli jest ona zbliżona do 300 tysięcy, to dobrze trafiłeś. Dotarłeś do końca testu. Sprawdź, czy jesteś spocony. Jeśli tak, prawdopodobnie oznacza to, że wykonałeś kawał dobrej roboty. Na zakończenie oto interesujące pytanie, które pewna firma technologiczna zadaje swoim rozmówcom.
Jak opisałbyś internet komuś, kto właśnie obudził się z 30-letniej śpiączki? W odróżnieniu od wszystkich innych pytań, tu nie ma dobrej ani złej odpowiedzi. Możesz spróbować porównać go z czymś, co mogło istnieć 30 lat temu. Możesz też po prostu przejść do trybu Spielberga i opisać świat bliski science fiction, w którym obecnie żyjemy. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że dostaniesz tę pracę.